Polska to naród ukształtowany przez wiarę i odporność. Ile razy nasz naród był wystawiony na próbę? Bolesne konflikty, okupacje i podziały naznaczyły naszą historię. Wiele razy byliśmy na skraju upadku, ale zawsze ratowała nas siła naszej wiary. To właśnie wiara nas podtrzymywała w obliczu tylu przeciwności. Kiedy świat widział nas jako pokonanych, my powstawaliśmy na nowo, na kolanach, z różańcem w dłoniach, pod opieką Matki Bożej. Ale teraz dzieje się coś nowego i niepokojącego. Coś, co wywołuje jeszcze większe poczucie zagrożenia niż jakakolwiek wcześniejsza próba. Matka Boża, która głęboko kocha naszą ziemię i nasz naród, po raz kolejny przyszła do nas podczas modlitwy zwykłej kobiety. Zofia Kowalska, Polska wierna, żyje swoją wiarą tak jak wielu z nas. W ciszy, na modlitwie, prosząc o ochronę i pokój dla swojej rodziny i dla naszego narodu. Jednak w jednym z tych momentów modlitwy otrzymała wizję, której nigdy by sobie nie wyobraziła. Wizję wstrząsającą, a jednocześnie pełną nadziei. Matka Boża objawiła się jej z pilnym przesłaniem dla Polski i dla świata. To, co Matka Boża objawiła Zofii, nie jest tylko ostrzeżeniem, ale wezwaniem, które wszyscy musimy usłyszeć. Co ma się wydarzyć? Jaki los czeka Polskę w tak trudnych czasach? Dlaczego nasza ziemia, która przeszła przez tyle trudności, została ponownie wybrana, aby otrzymać tak ważne ostrzeżenie? Zwróć baczną uwagę na wizję Zofii, ponieważ każda z tych pytań zostanie w niej wyjaśniona. Nigdy nie sądziłam, że coś tak wielkiego może mi się przydarzyć. Jestem zwykłą kobietą i żyję swoją wiarą z oddaniem. Codziennie odmawiam różaniec i pokładam ufność w Bogu i w wstawiennictwie Matki Bożej. Modlę się, ponieważ świat jest inny. Modlę się o pokój i ochronę. Rzeczy wokół nas stają się coraz bardziej smutne, a wiadomości, które do nas docierają, są pełne strachu i niepewności. I właśnie w trakcie mojej modlitwy powietrze wypełnił zapach róż, a wokół mnie zaczęło rozprzestrzeniać się delikatne, intensywne światło. Podniosłam wzrok, a przede mną stała Matka Boża. Miała na sobie swój niebieski, niebiański płaszcz, a jej oczy, pełne czułości, były zwrócone na mnie. Moja pierwsza reakcja to był lęk, bo nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś takiego. Zanim zdążyłam w pełni zrozumieć, co się dzieje, Matka Boża zaczęła mówić. Jej głos był łagodny, ale pełen pilności. Moja córko, powiedziała. Za zgodą mojego syna przychodzę dzisiaj do ciebie, ponieważ czas się kończy. Ludzkość kroczy niebezpieczną ścieżką, a ciężar błędów świata osiągnął punkt, w którym boska sprawiedliwość nie może już dłużej być odkładana. Świat odrzucił miłosierdzie Boże, zignorował ostrzeżenia z nieba, a teraz jest na progu zebrania konsekwencji tych wyborów. Każde jej słowo ważyło na moim sercu. Wiedziałam, że to, co ujawnia, to nie tylko ostrzeżenie, ale prawda, która wkrótce się urzeczywistni. Ręka Jezusa, która tak długo powstrzymywała karę, teraz gotowa jest spaść na ziemię. I kontynuowała. Wybuchną poważniejsze konflikty, brak żywności i zarazy, które powrócą, a także nowe, które się rozprzestrzenią, a ziemia stanie w obliczu chaosu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. To, moja córko, jest konsekwencją oddalenia człowieka od Boga. Łzy zaczęły spływać po mojej twarzy, gdy słuchałam Matki Bożej. Opisywała to, co ma nadejść, z taką jasnością, że aż zaczęłam drżeć. Świat, który już teraz jest pogrążony w ciemności, doświadczy jeszcze większej próby w nadchodzących miesiącach. Moja córko, wielu się zatraci, ponieważ ich serca stwardniały. Ojciec Niebieski jest pełen bólu z powodu błędów ludzkości. Pogarda dla życia, brak uczciwości i brak czystości głęboko zraniły mojego syna. Nie może już dłużej patrzeć na tylu swoich dzieci zmierzających ku wiecznemu potępieniu. Czułam się mała i krucha wobec tych słów. Zapytałam: Matko Boża, dlaczego to ja zostałam wybrana, aby usłyszeć tę wiadomość? Co powinnam zrobić? Spojrzała na mnie z miłością i odpowiedziała: ponieważ reprezentujesz serce narodu polskiego, narodu, który zawsze pozostawał wierny, nawet w największych próbach. Przychodzę do ciebie, ponieważ to, co mam do powiedzenia,
jest szczególnie ważne dla Polski. Twój naród będzie schronieniem w czasie wielkiej próby, ale to nie oznacza, że będziecie wolni od cierpienia. Wtedy skupiła się na Polsce, a moje serce ścisnęło się na myśl o tym, co może się wydarzyć z moją ziemią i moim ludem. Kontynuowała. Polska, moja córko, jest mi droga, a także mojemu synowi. Zostaliście pobłogosławieni wielkimi świętymi, takimi jak świętego Jan Paweł II i świętego Faustyna, którzy nadal wstawiają się za wami. Jednak cierpienie nadejdzie, a wielu w waszym narodzie również odczuje ciężar oczyszczenia. Naród polski zawsze był wytrwały, ale teraz, bardziej niż kiedykolwiek, będziecie musieli zjednoczyć się w modlitwie, wierze i nawróceniu. Nie zostaniecie zniszczeni, ale przejdziecie przez wielkie próby. Zapytałam drżącym głosem: jeśli jesteśmy tak bardzo kochani, dlaczego musimy tak cierpieć? Czyż nie przeszliśmy już przez tyle trudności? Matka Boża odpowiedziała z łagodnością, ale z powagą, która sprawiła, że zrozumiałam głębię jej słów. Ból oczyszcza, moja córko. Polska będzie wezwana, aby być przykładem dla świata, tak jak to było w przeszłości. Kiedy komunizm próbował zgasić wiarę, to siła narodu polskiego stawiła opór, a ja wstawiałam się za wami. Teraz musicie być światłem wiary pośród ciemności, które nadchodzą. Cierpienie nie jest karą za waszą wierność, ale drogą oczyszczenia, aby Polska była światłem, które poprowadzi narody, gdy rozpocznie się chaos. Te słowa wzbudziły we mnie mieszankę strachu i nadziei. Matka Boża kontynuowała. W nadchodzących miesiącach wiele krajów doświadczy konfliktów, rozpaczy i niedostatku. Polska, choć będzie cierpieć, stanie się schronieniem. Ci, którzy będą modlić się na Różańcu Świętym, którzy zwrócą się do Boga z szczerymi sercami, zostaną osłonięci moim płaszczem. Powiedz narodowi polskiemu, że modlitwa będzie ich największą ochroną. Różaniec Święty to najpotężniejsza obrona, jaką mają przeciwko złu. Nie mogłam powstrzymać łez. Co możemy zrobić, aby się oprzeć? Zapytałam. Jak możemy pomóc innym? Ona odpowiedziała z miłością i stanowczością. Polska powstanie na nowo, moja córko. Będziecie przykładem wiary i wytrwałości. Wielu przyjdzie do was, szukając schronienia duchowego i nadziei. Musicie nadal szerzyć Słowo Boże, nawracać serca i prowadzić zagubione dusze. Tylko w ten sposób Polska będzie schronieniem, które obiecałam. Ale musicie działać razem. Modlitwa, nawrócenie i miłosierdzie muszą być filarami, które podtrzymają wasz naród. Jeśli to uczynicie, choć przyjdzie cierpienie, Polska nie zostanie zniszczona. Będziecie płomieniem, który nigdy nie zgaśnie. Jej przesłanie zakończyło się spojrzeniem pełnym współczucia i czułości. Moja córko, nie lękaj się. Powiedz mojemu ludowi, że jestem z wami. Kontynuujcie odmawianie różańca, zaufajcie Bogu, a będziecie chronieni. Polska będzie znakiem nadziei dla świata. Światło wokół zaczęło słabnąć, a Matka Boża zniknęła w taki sam nagły sposób, jak się pojawiła. Przez długi czas pozostawałam tam w milczeniu, z ciężkim sercem, ale pełnym wiary. Wiedziałam, że to, co mi objawiła, ma ogromne znaczenie. Bracia, teraz, bardziej niż kiedykolwiek, naród polski musi usłyszeć to wezwanie do modlitwy, nawrócenia i jedności. Matka Boża wyraźnie powiedziała, że czas jest krótki, a wielka kara nadchodzi. Jednak jest nadzieja. Polska, mimo wszystkich prób, które napotka, będzie zachowana pod płaszczem Najświętszej Matki. Ale to będzie zależało od naszej wiary, od naszej modlitwy i od naszej zdolności do jednoczenia się, aby prowadzić inne dusze na drogę zbawienia. Niech wszyscy Polacy usłyszą to wezwanie i przygotują się na to, co nadchodzi. Różaniec w naszych dłoniach, wiara w naszych sercach i pewność, że dzięki wstawiennictwu Matki Bożej nie zostaniemy zniszczeni, ale powstaniemy, by być światłem wśród ciemności. W tym momencie proszę, jeśli to możliwe, zamknij oczy i odmów ze mną krótką modlitwę. Kochana Najświętsza Matko, stajemy przed Tobą z pokornymi sercami, pełnymi nadziei. Wiemy, że zawsze patrzysz na nas z miłością i opieką i dziś po raz kolejny dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu.
Dziękujemy Ci, że nigdy nas nie opuszczasz, nawet w najtrudniejszych chwilach, i że nadal prowadzisz nas drogą wiary i zbawienia. Matko Boga i nasza Matko, prosimy Cię, rozciągnij swój ochronny płaszcz nad każdym z nas, nad naszymi rodzinami, naszymi domami i naszym narodem. Niech Twoja obecność będzie odczuwalna w każdej chwili, zwłaszcza w czasach niepewności. Przyjmij nasze troski, nasze słabości i nasze lęki i zanieś je Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, aby obdarzył nas siłą potrzebną do przezwyciężenia wszelkich prób. Prosimy Cię, droga Matko, pomóż nam zachować nasze serca mocne w wierze, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi, która prowadzi do Boga. Niech znajdziemy w Tobie odwagę, by nieustannie się modlić, by w pełni ufać obietnicom nieba i zawsze szukać Twojego wstawiennictwa we wszystkich chwilach naszego życia. Chroń nas, Najświętsza Matko, nasz naród. Prowadź nas do pokoju, jedności i nawrócenia naszych serc. Z Twoją pomocą bądźmy światłem dla świata, świadcząc o wierze, która nas podtrzymuje i utrzymuje w najtrudniejszych chwilach. Kochana Matko, dziękujemy Ci za to ostrzeżenie i za Twoją stałą opiekę. Umocnij w nas nadzieję, że pod Twoim płaszczem jesteśmy zawsze bezpieczni i wspierani. Z Twoją pomocą kroczmy z wiarą i zaufaniem, prowadzeni miłością Boga i mocą modlitwy. Matko Boża, Królowo Pokoju, módl się za nami. Amen. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy umocnili naszą wiarę. Aby kontynuować tę podróż wiary, zapraszam Cię do obejrzenia naszego nowego kanału Bohaterowie Wiary. Znajdziesz tam inspirujące historie o życiu świętych i świętych katolickich, które nauczą Cię, jak odważnie i z nadzieją podążać drogą wiary. Kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zapisz się na ten nowy kanał. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczoną w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia tam.